Hey, Peace and Love, słuchajcie, szybki live, taki bardzo, bardzo szybki, który Hej, Peace and Love, witajcie. Dzisiaj tak szybko, tylko przeczytam wam tekst kanoniczny i dwa i powiem wam parę rzeczy i Billy Kidd, yes. Dzieci pachołków kremlowskich, PZPR, PRL, SSSR, czyli Sojusz Socjalistycznych Sowieckich Republik. No, no, хорошо ty сказал. Совсем хорошо. To eto byli rybionki kremlowskich. Kurczę, nie wiem, jak będzie pachołku. Rybionki kremlowskich grażdanców. Tak. Słuchajcie. Słuchajcie, nie no, bezpartyjni samorządowcy są ok. Tak, oczywiście, natomiast wierzę w to, że to my jesteśmy tym Bogiem. Tylko że w przyszłości. I oczywiście, no, z sprzężeniem z przeszłością. Czyli sami siebie stworzymy i sami w sobie, sami z sobą stworzymy. Sami staniemy się wielkim systemem autonomicznych. Ukraińcy w Polsce, no co mam sądzić? No są różni. Czy bugi-ługi, tak? No oczywiście, że jest bugi, jest seksowne, oczywiście. Mosur? Leszcz Mosur? Raczej to nie ja. O, witaj Szlemi, słuchaj, witajcie, dzień dobry Aniu, przepraszam was, bo normalnie zaczynam o 9, ale byłem dzisiaj u Sajko i kurde, no nie dało się tego, mam w ogóle temat na filmik na jutro, ale muszę to przemyśleć, rano sobie nagram, na razie jest, dobra, słuchajcie, przeczytam wam kanoniczny tekst socjologii złodziejstwa. Ci, którym nie daje spokoju nędza ludzka i upadek ojczyzny, stoją często wobec pytania, gdzie i czym jest ta potęga wybawicielska, za pomocą której można by życie uczynić lepszym i szlachetniejszym. Szukamy jej na wszystkich polach pracy, a zarazem czujemy instynktownie, że jest jakaś jedna, najważniejsza rzecz, podstawowa, która gdyby została znaleziona i zdobyta, rozstrzygnęłaby wszystkie zagadnienia i dała oręż prawdziwy, niezwyciężony do zwalczania zła. Instynkt ten nie jest złudzeniem naszym. Taka potęga jest do wzięcia i jest pośród nas, a nazywa się przyjaźnią. Słuchajcie, o, Bob, witaj, witaj. Abdullah, nie ma mowy. Tak, Bob, Peace and Love, dobry wieczór, pozdrawiam, spokojny świat. O, pozdrawiam, Mariusz Mielczarek. Ja teraz napisałem jakiś taki fragment na niepoprawnych, ale nie było mnie tam przez dłuższy czas, kurde. No, po mojej powieści to już, o co chodzi w tej transmisji. Tutaj ja w ogóle mówię o socjologii złodziejstwa, natomiast dzisiaj wyjątkowo będę wam opowiadał. Nie mam mowy, Abdullah, bo ty jesteś nudny, nic nie gadasz. Chciałbyś się wysadzić, ale wiesz, no przez internet nikomu nie zaszkodzi z wysadzaniem. Słuchajcie, chciałem wam tylko powiedzieć, że dzisiaj salam aleikum, salam aleikum, salam, tak jest.
Adrianie, witajcie. Słuchajcie, kurde, wiecie co, może go wpuszczę na to okie. Nie, no, Abdullah to jest, kurde, taki zawzięty. Ale jeżeli nie będziesz nic... Dobra, wpuszczę cię, ale na koniec, jak już będę... To znaczy, czyli za chwilę. Słuchajcie, dzisiaj byłem na live'ie u Sajko i przyszedł Boomer, słuchajcie, no to był dla mnie... Miałem zaczynać live'a, nie mogłem się... Nie rozumiesz? Śrubka lepiej? Aha, nie. Pozdrawiam cię, peace and love. Nie rozumiesz? Jesteś tu sam. No, każdy z nas jest sam, Śrubka. Jest nawet taki kierunek filozoficzno taki psychologiczny, który nazywa się Belmondo Trix, super muzyka. O, Belmondo Trix, czekaj, kurde, aż sobie Belmondo Trix. Belmondo Trix. O kurcze. Witold Kasztan. Jakieś nudy. No. Dobra. Aha. Pozdrawiam cię, Pawcio. Adrian, oczywiście ja bardzo cię... Dzięki. W ogóle dzięki w ogóle za ten... za prezent. Darku, o, witaj w ogóle, Darku. Miło cię widzieć. Słuchajcie. Więc dzisiaj Artur Boomer na live'ie u Sajko powiedział, że jeżeli ktoś go zaczepi, to on odpowie wyzwiskami i właśnie tutaj jutro w ogóle nagram o tym film, natomiast dzisiaj chciałem wam tylko powiedzieć, że jest to coś, o czym mówię wam od dawna i prawdopodobnie Artur Boomer nie zdaje sobie z tego sprawy. Natomiast jest to absolutnie gitowska strategia, dlatego czasem mówię wam, że Artur Boomer, czy chodziło o zadymiarza Sajko, znaczy czy o zadymiarza, nie wiem, chodziło o Sajko, tego człowieka, który ma długie włosy czarne i ma takie tatuaże, tu jeden i takie na rękach. No to ten człowiek, Sajko. Bardzo fajny gość zresztą. Był tu u mnie kiedyś na live i rozmawialiśmy. Ale słuchajcie, dobra. A, o, kanclerz, dobrze. Ja wiesz co, islamista. Cześć, Leszku. Chociaż u ciebie się wygadam, bo Sajko mnie nie chciał puścić na okno, bo się rozgadam. A u ciebie się mogę rozgadać? Słuchajcie, a co do Sajko... Znaczy, wiesz, ja będę za chwilę kończył, wiesz, no. Czekaj, co do Sajko, który był przed chwilą na live'ie, Artur i Sajko, tak, to ja, zadymiasz, nie są w błędzie, dlatego że bardzo seksualizują, a ty jako socjolog wiesz o tym doskonale, bardzo seksualizują drag queen. A drag queen to nie jest ani chłop przebierający się za babę, gdzie po części to jest, tylko to jest nurt w sztuce. Nie to znaczy, powiedzieć, to kanclerz, to ja ci, czekaj, ja ci coś powiem. Ja właśnie w czekam na tą opinię, jako socjolog. W 1982 roku, czyli w stanie wojennym, tak, był w Katowicach koncert UFO, taki zespół UFO. Zgadza się. I, o, witaj Adrianie, i słuchaj, jechaliśmy taką ekipą i nawet nie pamiętam, jak do tego ja doszło. Słuchać, ale chcę się jedno pytanie. Tak, i pokażę, słuchaj. Co zrobiłem, wyciszę się i mów cały czas. Dobra, i w każdym razie, słuchaj, ja przez ten, z Rzeszowa do Katowic na koncert tego zespołu UFO pojechałem w damskiej sukni. Oczywiście na koniec skończyło się tym, że dostałem pierdol od milicji, ale to już
to już w Katowicach. Natomiast i potem już dałem sobie spokój z tą suknią. Natomiast no, to nie twierdzę, że ubieranie damskich. Natomiast ja mówię o czymś innym, drogi kanclerzu, i wolałbym, żebyś się do tego odniósł, bo drag queen to po prostu jest drag queen, to był temat poboczny. Drag rozumiesz, to był temat. A to, że akurat robią to mężczyźni, chociaż niekoniecznie, to nie powinniśmy budować narracji na TikToku, w żadnych social mediach, że to jest po prostu jakaś czy dewiacja seksualna, czy rzecz, którą można tolerować, czy nie. A to tak samo jak na przykład byś poszedł, nie wiem, na Macbeta. Ale broń Panie Boże, jakie tolerować, jakie co? Przecież no, każdy ma prawo do bycia sobą. O co tu chodzi, bo ja to teraz nie rozumiem, przepraszam bardzo. Wiesz, ja chodziłem po ulicy też przebrany za kobietę, bo przegrałem zakład. I jakoś ze względu na to, że wyglądam tak, a nie inaczej, jakoś żadna mameła do mnie nie podbiła. I no dobrze, moim zdaniem z punktu widzenia sprawa wygląda w ten sposób, że możesz sobie być kim tylko chcesz. I żaden obcy człowiek nie ma prawa ci tego zabronić. Przepraszam. Ja rozumiem. Albo coś. Ja rozumiem. Proszę. Póki nie robisz komuś krzywdy, jesteś dla mnie dobrym człowiekiem. No oczywiście. Słuchajcie, bo ja w ogóle, bo słuchajcie, ja tak przypuszczałem, że rozmowa zejdzie na przebieranie się za kobiety. To nie jest główny temat. Pamiętajcie. Ale ja rozumiem. Ja to robię, ale ja sobie zrobiłem, bo przegrałem zakład, przebrałem się. A ja też jechałem. Tam na mnie trąbiły, ładnie na mnie trąbiły. Przynajmniej byłem ładniejszą kobietą niż mężczyzną. Ale jak ty się liśmie, bo mam jeszcze głosy nagrywać za mnie wszystkimi. Natomiast jeśli chodzi o taki punkt socjologa, jak widzisz drag? Jak co? Jak widzisz drag? Jak byś to określił? Ale jak co widzę? Jak widzisz drag, czyli wiesz, no chłopu przebrał. Ale nie, no słuchaj, drag to jest znajomego drag queen. Przepraszam cię, kanclerz, to ci powiem od razu. Ja mam wrzucony na jeszcze z zeszłego roku. Ja byłem ochroniarzem, miałem kamizelkę i miałem krótkofalówkę na marszu LGBT w Rzeszowie, bo moi kumple mnie poprosili. Boże, Messi, i... dlaczego cię ja to zaskakuję? Ja mam wyjebane. Nie, ale słuchajcie, no, po prostu kumple mnie poprosili i pierwszy raz w życiu w ogóle był na marszu. Cały czas poruszamy się po temacie, czy to jest niebezpieczne. Ale słuchajcie, czekajcie, bo wy ciągle chcecie w dół w kolejne seksu, a ja o czym innym chcę dzisiaj mówić. No właśnie, chodzi mi o to, żebyś określił, tak, z punktu widzenia socjologa. Ja bym porównał coś, no. Dobra, dobra, ale zaraz porozmawiamy o drag queen, ale odpowiedzcie mi na jedno pytanie, nie? Jasne. Bo co było kwintesencją i dlaczego ja w ogóle chciałem... I jutro nagram film. Dobra dziewczyna, witaj. W ogóle witajcie wszyscy, przepraszam, bo to, jak jest dużo ludzi, to ja się gubię. Słuchajcie, głównym przesłaniem Boomera na okienku było to, że on uznał, że jeżeli ktoś kogoś wyzywa, to ten ktoś ma obowiązek odpowiadać mu wyzwiskami i on uważa, że w ogóle to jest normalny stan. Natomiast chciałem wam powiedzieć, że ja od 2 lat prowadzę live'y na TikToku i generalnie mam 10-20 osób, ale kiedyś tam dawno temu miałem nawet, jak mówiłem o Hararim, miałem prawie 200 osób na live. Mam hemoroidy. I słuchajcie, i powiem wam tak, tacy ludzie, którzy mnie wyzywali, na przykład było tak, pedał, ciota, 60, cwel, takich, no... Wyzywali zaraz, tego, nie będziemy jechać. Nie było do mnie takich, proszę. Trochę się kłóciły te wszystkie wyzwiska, prawda? Wyzywaj go. Tak, ale słuchajcie, i teraz powiem wam tak. Leszek, grot. Jeszcze nigdy nikomu nie odpowiedziałem wyzwiskiem. Zawsze odpowiadam. To najgorsze było. Słuchajcie. Przepraszam, Leszku. Słuchajcie, bo ja też dokładnie, ja tak samo reagowałem jak Adrian, wiecie. Przepraszam, ja nie chciałem.
Słuchajcie, i ja po prostu, ale przepraszam was, przepraszam. Słuchajcie, ja ich wyśmiewam, a tak naprawdę to czasami im błogosławię, współczuję, jakoś staram się im doradzić. I słuchajcie, no jest tak, że on, taki człowiek, który w ten sposób do mnie pisze, on przychodzi 2-3 razy, a potem już nie przyjdzie nigdy, bo wie, że u mnie jest nudno. I słuchajcie, i Artur Boomer mógłby zrobić dokładnie tak samo. Ale gdyby on tak zrobił, to miałby na live'ie 50 do 100 osób. Po prostu. No ale dobra, Leszku, bo chodzi mi o to, że właśnie to, ten drag jest cały seksualizowany strasznie. Że to jednak chłop przebierający się za babę. Ale nie, przepraszam. Kanclerzu, to absolutnie się z tobą zgadzam. Ja osobiście na drugiej platformie nagrywam filmik, w którym jestem, odgrywam postać bezdomnego, który siedzi na kartonie. Właśnie. Mimo, że mam... I także to, wiesz, tutaj też może być sztuka... Tak, że odgrywamy rolę. Proszę? Taki może być też drag, że odgrywamy rolę, a niekoniecznie musi być Oczywiście, to jest odegranie roli to, co i co do tego tutaj się zgadzamy. Ty nie musisz przekonywać, rozumiesz, bo ty teraz ja próbujesz wyważyć otwarte drzwi. Tak. Nie ma, tu nie ma sporu, po prostu, rozumiesz? Tu nie ma sporu. Tak ukrycie szuka twojego potwierdzenia, nie? No bo jednak no, jesteś osobą wykształconą. Ja tak samo jak Artur, my jesteśmy bardziej chłopaki bez szkoły. I jednak jako ty osoba... Tu jesteście, przepraszam? A tak samo jak i ja, jak i Artur, jesteśmy chłopakami bez szkoły. Jak bez szkoły? Osoba, przepraszam. No my nie mamy... Nie. No, mamy ale, szkołę, ale słuchaj, ja przepraszam cię, ja dopiero tak naprawdę też skończyłem zawodówkę i przez bardzo długi czas byłem prostym tam jakimś, kurde, i tu wiesz, i do tej pory zarabiam jako budowlaniec, nie? A socjologiem jestem, bo to jest moja pasja, nie? I skończyłem studia socjologiczne. I dlatego na przykład umiem mówić o pewnych rzeczach, natomiast jestem czysty proletariusz. Marvel, proszę, oszczędź sobie takich komentarzy. Natomiast ja na przykład Leszka będę brał jako autorytet, dlatego że on może się wypowiedzieć najbardziej w tej kwestii, jako socjolog, no bo i przebadał niektóre tematy, i też te tematy też częściowo też przeżył, nie? Więc myślę, że potwierdzenie te... Wyważanie tych otwartych drzwi, przepraszam, bo mi kot tutaj szaleje. Wyważanie tych otwartych drzwi jest łatwiejsze za pomocą takiej osoby jak ty, która powie z poziomu socjologa, że jednak to nie jest kwestia seksualności, a jednak kwestia kultury, kultury społecznej, teatru. Mhm. Witaj Darku, witaj. To znaczy, witam, wiesz co, kanclerzu, odpowiem ci jeszcze jedną rzecz. Ja mieszkałem w Paryżu i ja widziałem kobiety, które, znaczy mężczyzn, którzy się przebierali za kobiety z powodów właśnie erotycznych. I on, tak, to są... oni się różnią od Artura Boomera, oczywiście. Ale absolutnie to, co robi Artur, nie ma nic wspólnego z dragiem, bo on jest osobą sceniczną, nie jest aktorem. Oczywiście te... Propagowanie pewnych rzeczy, chociaż ma dobry pewnie zamysł, bo nie będę negować tego, co on pewnie miał na myśli, chociaż do końca nie wiem, co on ma na myśli, tworząc swoje treści w internecie. Myślę, że w tym przypadku nie było niczym złym, natomiast to, co mówi, a co robi Artur i to, co mówi Psycho, seksualizując drag, czyli ja nie toleruję drag, no to nie chciałbym usłyszeć, kiedy oni mówią, na przykład nie toleruję Szekspira. Idziesz do teatru? Nie, przepraszam cię, kanclerz. Odpowiem tylko, Billy Kid, nie widziałem Komuny Paryskiej, nie jestem aż tak bardzo stary, natomiast widziałem siedzibę francuskiej partii komunistycznej w Paryżu. I wiesz, wygląda... Ale ty wiesz, o co mi chodzi, no, Leszku. Przepraszam. Wiesz, o co mi chodzi, Leszku, że no nie ma sensu seksualizować drag i nie ma sensu wrzucać tego w kategorii toleruje, bądź nie toleruje. I też nie ma seksu, kurczę, przepraszam, przejęzyczenie. Nie ma sensu też nazywanie tego, co robi
Artur Drakiel. Przepraszam, nie, przepraszam cię, kanclerzu. W tym sporze między Boomerem a Sajkiem nie chodziło o seksualizowanie, tylko A Sajko nikogo mówił o zaseksualizowano. kanonie, on mówił o kanonie męskości. To jest Dobrze, to jest różnica. taka wypowiedzi Sajko, który mówił, że nie toleruje drag. I to jest tak samo, jakby powiedział, że A nie toleruje powiedział Szekspira, nie. nie toleruje Macbetha, nie wiem. Ale czekaj, czekaj, ale nie. Sajko powiedział, że nie toleruje drag queenów? No tak, to słyszałem na Nie, ja separatach. tak nie odebrałem. No to były bezpośrednie słowa. Więc moim celem Bezpośrednie? wypowiedzi jest to, że to nie jest kwestia tolerancji bądź nietolerancji. To jest tak samo, jakby powiedział, że nie toleruje Szekspira czy innych sztuk, bo to jest forma performance'u, to jest forma teatru, a nie seksualności. Dlatego zacząłem z tobą tak rozmawiać na ten temat. Ale przepraszam, nie, ale Ja wiesz co, mógłbym się. kanclerzu, ja się z tobą. Nie, słuchaj. Poczekaj, najpierw Darek niech coś powie, bo on tu. Powiecie co, bo przysłuchując się całej dyskusji, no ja jednak bym trochę polemizował nad tą seksualnością, bo jednak drag queens występują głównie w klubach czy w lokalach dla gejów. Dobrze, Czyli a mamy powiedzmy, tu ten kiedy była kontekst. komuna, taka sroga komuna, darkuję ci przerwę, przepraszam. Kiedy była sroga komuna, a kiedy w kabaretach chłop przebierał się za babę, to Tak, był no. drag? Czy to nie był drag? Nie. Ale przebierał się za kobietę, ale się nie malował na przykład bardzo wyzywająco, Bo nie było nie takiej podkreślał. możliwości w tych czasach. No, ale nie. No, ale to odpowiedzcie mi na pytanie, dlaczego w tej chwili drag queens występują głównie w klubach dla gejów i na ich występy przychodzą przeważnie homoseksualiści? A drag queen też na Słuchaj. wieczorach Ale kawalerskich. przepraszam Was, bo tutaj ta rozmowa zaczyna tak naprawdę dotyczyć rynku konsumpcyjnego. No to oczywiste jest, że konsumpcja tego typu sztuki. Natomiast przepraszam, bo ja chciałbym Ci odpowiedzieć, kanclerz, bo jeżeli Sajko mówi, że nie akceptuje, jeżeli w ogóle tak powiedział, to nawet jeżeli nie akceptuje drag queen, nie? To nie oznacza, że nie akceptuje Szekspira czy Moliera, bo ja na przykład nie lubię oglądać, powiedzmy, na przykład nie wiem, czy to BDSM w ogóle, ci faceci No i i właśnie widzisz, kobiety i to już jest też ubrani w skóry, seksualizacja, nie? nie powinniśmy tego łączyć, myślę. I ja na przykład, dla mnie to jest w ogóle jakieś obce, dziwaczne, w ogóle w ogóle to na mnie nie robi wrażenia, ale to nie znaczy, że ja nie kocham sztuki, bo ja uwielbiam Ale sztukę, ja sam. BDSM zależy, w jakim aspekcie mówimy też. A No no nie tak, bo oszukujmy słuchaj, się. to, że ktoś na przykład, powiedzmy, ja osobiście tak, uwielbiam muzykę rockową, nie? Uwielbiam jazz, uwielbiam blues, lubię techno, polubiłem techno, a jakoś w ogóle nie mogę się przekonać do rapu, do hip-hopu. Jest kilka piosenek hip-hopowych, które mi się podobają, nie? Natomiast generalnie to jest muzyka, która mnie odrzuca. I to nie znaczy, że ja już nie mam prawa słuchać jazzu, czy rocka, czy bluesa, nie? Rozumiesz, o co chodzi? Troszeczkę bardziej mi to wytłumaczyłeś na zasadzie właśnie muzyki, a dałeś do myślenia. Natomiast początkowo, wiesz, kiedy ja słyszę takie słowa, to ja miałem w głowie tylko seksualizacja właśnie, czy dragu, czy coś, który ja odbierałem jako formę jakiejś sztuki, a nie domowego się patałaszki. Słuchaj, Tak, ja tak? No mów Darku, bo przepraszam, bo cię tu. ale może wróćmy do właśnie do odbiorców tej sztuki, bo jednak odbiorcami są głównie
osoby homoseksualne i ta sztuka jest robiona tak jakby pod te osoby homoseksualne. No, nie można od tego uciec. Czyli jest już tu kontekst seksualny. To nie jest jakieś, wiesz, nikt nie występuje tak jak jakiś kabaret gdzieś tam w Centrum Kultury i Sztuki w jakimś mieście. O, przyjeżdża drag queens. Zorganizowaliśmy. No dobrze, tylko, chcecie ludzi weźmy pod zobaczyć. uwagę, że To na są przykład jednak Łodzi jakieś jest tam stadionem. niszowe kluby gdzieś tam w pewien sposób ukierunkowane, gdzie przychodzi Dobrze, pewnego to była na rodzaju przykład grupa akcja ludzi. Drakuńca dzieciom, gdzie drag queen przychodziły do przedszkoli i to była bardzo głośna chyba sprawa też. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, gdzie drag queenki przychodziły do tych wczesnych klas nauczania i czytały. Tak, ale to mi się wydaje, że to miało mieć taki cel edukacyjny na zasadzie tolerancji i tu też bym się dosłuchiwał jednak pewnego kontekstu seksualnego, że Ale tolerancja przepraszam dla cię, ludzi wiesz na co, tej Darku, to ci tolerancji. odpowiem na twoje pytanie, że większość drag queen to w klubach dla gejów, nie? No ale słuchaj, ale z drugiej strony piosenki katolickie najczęściej słuchasz w kościołach. No bo bardzo mało jest kontentu katolickiego w takim normalnej, w takim, wiesz, ofercie tej takiej Tak, to co, czyli popkulturze. że o tym to świadczy, Leszku, no. Że po prostu pewne kontenty są niszowe. Bądź ludzie są hermetyczni. Niszowe, no tak. ale nie, ale to jeśli słuchamy piosenek katolickich w kościele, to znaczy, że one są ukierunkowane właśnie na tą Na kość, na religię. Na to jedno miejsce i No tak. kontekst jest Ale katolicki. dobrze. I teraz popatrz, Darku, ale poczekaj. I teraz mamy drag queen i one idą do klubu dla gejów. No nie? Natomiast pamiętaj, że piosenki katolickie czasami wychodzą z kościoła i na przykład trafiają na listę przebojów. Jakie? Tak, ale to nie to, ale Wiesz to co? Już dalej ci mamy mówię, ten... kanclerz, na przykład Kelly Family. Zaciekawiłeś mnie teraz. Tak, Leszku, ale dalej mamy ten... Ja tu bym... Nie to, że generalizuję, że to jest tylko seksualny kontekst, ale jest bardzo dużo z tego kontekstu. Sam fakt, że ktoś, kto jest mężczyzną, udaje kobietę. I to już jest seksualne. Oczywiście, jeśli to jest robione sporadycznie, w formie żartu, bo ja nie Ale zapomnę nie, też, że przepraszam cię, Darku, szlagami przebieraliśmy dla jaj, nie? Słuchaj, Darku, ja tu opowiadałem wcześniej, jechałem w 82 roku na koncert z Rzeszowa do Katowic pociągiem w damskiej sukni takiej i jeszcze na koniec dostałem wpierdol od milicji i potem już wracałem bez tej sukni, ale powiem ci inaczej, gdybym na przykład nie umiał robić rzeczy budowlanych albo bym nie umiał jeszcze paru innych, a nie miałbym co jeść i dostałbym robotę jako przebieranie się za kobietę, to ja bym taką robotę po prostu wziął, jakbym nie Ale miał nie, wyjścia. ale Leszku, ale to żeby była, to jest pełna zgoda. Ja tu nie oceniam, że ktoś robi komuś krzywdę. To nie, No. nie, to nie, nie, nie zmierza nie, w tym kierunku. Każdy robi co chce. To dla kogoś może to być forma zawodu też, oczywiście. No tak, bo dla niektórych to jest zawód, ktoś to wykonuje. Ja tutaj nie oceniam w takich kategoriach, że to jest złe lub niezłe. Ale to jest tak jakby, wiesz, no tak samo prostytutka zarabia na seksie, nie? Tak samo są męskie prostytutki zarabiają na seksie, a są ludzie, którzy na przykład, mężczyźni, którzy przebierają się za kobiety i też na tym zarabiają. Ale tu też jest kontekst seksualny. Ja bym tego kontekstu nie odrzucił, że nie ma kontekstu seksualnego, jest tylko artyzm, nie? Ale wiesz co, Darku, ale kontekst seksualny, to zaraz, ja ci coś pokażę. I już masz kontekst seksualny. Widzisz? Także kurde, on jest wszędzie. Przychodząc tutaj do ciebie, Leszku, moim celem nie było w ogóle
ten typ rozmowy, gdzie będziemy właśnie porównywać drag queen i w ogóle całe to środowisko do prostytucji. Tylko moim celem było porównanie właśnie sztuki zwykłej, która jest obyczajowa taka u nas, do sztuki drag queen. I to jest forma sztuki, ale... Ale przepraszam cię, kanclerzu, zanegowałem artyzm drag queenów? Nie. Absolutnie nie. Chodziło mi o... Ja ci tylko powiedziałem, że... Nie, ale ja też nie neguję artyzmu. Ja tylko chcę zwrócić uwagę, że to jest jednak ukierunkowane na jakąś tam grupę odbiorców, która jest, załóżmy, homoseksualna. No bo ale to swoim tokiem myślenia to tak samo. Można, tak jak już powiedział Leszek prędzej, skategoryzować pod tym względem muzykę, bo muzyka popularna, która leci w radio i w ogóle, Madonna też została strasznie seksualizowana. No tak, ale załóżmy, grupa odbiorców może być i taka, i taka, a w grupie odbiorców drag queens jednak jest jakaś tam przeważająca grupa odbiorców. Leszku, ja bym miał taką dużą prośbę, bo ty jesteś fajnym rozmówcą w tym temacie, który też ma jakieś tam swoje doświadczenie. I tutaj można pociągnąć bardzo fajny temat. Co ty na to, żebyśmy zrobili taki właśnie jeden z wieczorów, gdzie byśmy poświęcili się właśnie drag, ogólnie szeroko pojętej sztuce. Wiesz co, jeżeli ja bym chcesz... chciał dorzucić, jak mogę, nieświadomość społeczeństwa i ludzi na przykład wrogo nastawionych do innych, załóżmy, do homoseksualistów, do lesbijek. To znaczy... bardzo, bardzo często słuchają piosenek śpiewanych przez homoseksualistów, którzy na przykład poruszają problemy homoseksualistów, stów, nie zdają sobie z tego sprawy nawet. No to jest prawda. Bardzo wiele utworów takich naprawdę wielkich przebojów, które gdzieś tam ktoś śpiewa sobie, nuci i może być na przykład zagorzałym przeciwnikiem LGBT, w ogóle całych ideologii. Ale nie zdaje sobie to, sprawy z tego, że... Środowisko tęczowe od samej sztuki dragu. Bo w sytuacji, kiedy my się przyjrzymy takim najwyższym artystom, a tym dragowym, którzy są naprawdę czołowi. Oczywiście oni niosą przesłanie, ale oni tworzą artyzm, a nie seksualizm. Tak samo jak Madonna tworzyła swoją muzykę, a nie po prostu seksualność, która była tylko dodatkiem do tego wszystkiego. Fajnie by było, żebyśmy odbierali to wszystko, co jest zrobione w kategorii artyzmu bądź kiczu, a niekoniecznie seksualizowane, żeby to było. Bo w ostatnich dniach nasłuchałem się trochę tego wszystkiego i powiem wam szczerze, że trochę mnie to zirytowało, że właśnie ta seksualność jest takim tematem naczelnym nad tym, ile dany artysta na przykład wkłada pracy, czy to w makijaż, czy to w ubrania, czy w cały performance. I to chyba nie jest do końca okej, żeby seksualizować ciężką pracę danego artysty. Ale ja uważam, że też nie jest do końca w porządku upieranie się, że to jest tylko artyzm i tu nie mamy żadnych kontekstów seksualnych. Tak jak z religią. Chrześcijanie przywłaszczyli sobie pewne zwyczaje ludów pogańskich, na przykład Wielkanoc. To tak samo tutaj też zostało przywłaszczone to przez daną grupę ludzi. Natomiast nie ujmujmy całej tradycji. Przepraszam was, wiecie, kto nas odwiedził? Jarosław Kaczyński, Panie prezesie, witam w ogóle z pełnym szacunkiem. Przepraszam, musiałem zareagować. Bella Salmonella, pozdrawiam. Dobra, mów, przepraszam cię, kancler. No to w każdym razie właśnie chodzi mi o to, żeby oddzielić te dwa aspekty, bo wśród moich znajomych, wśród nawet moich przyjaciół, ja widziałem, ile oni czasu w ogóle poświęcenia czy w układ taneczny, czy w makijaż, czy w strój wkładali, więc fajnie by było rozdzielić te dwa aspekty właśnie, czy grupy, która jest największym odbiorcą, a zająć się całym aspektem, wiesz, tego przeciwdziecia, całego show. A nie tylko seksualizacji tego, co... Cześć Jezus, tak. Cześć, oj, przepraszam.
Panie prezesie, niech prezes wybaczy. Ale kanclerz, to ja ci teraz odpowiem słowami Leszka. Bo tak jak Leszek powiedział, że muzyki kościelnej słuchamy w kościele i komuś, kto jest w kościele, ta muzyka się podoba, a komuś, kto nie chodzi do tego kościoła, nie musi się ta muzyka podobać. Tak samo jest z drag queens. Ktoś, kto chodzi do klubów dla gejów, może to odczytywać jako artyzm, jako coś fajnego, wspaniałego, a dla kogoś niezaangażowanego w to, to nie musi być artyzm. No dobrze, to jest taka kwestia subiektywna. Każdy lubi to, co lubi, no. Jasne, ale jeśli chodzi o muzykę kościelną, to powiesz, lubię bądź nie lubię, a nie toleruję bądź nie toleruję. No przepraszam cię, kanclerzu, są ludzie, którzy nie tolerują muzyki kościelnej, w ogóle kościoła nie tolerują. A ja, to ja może to powiem teraz trochę bardziej przewrotnie. Często zdarza mi się, zwłaszcza ostatnio, chodzić do kościoła, bo wcześniej było różnie. Ale i akurat muzyka kościelna nie za bardzo mi podchodzi. No ale weźmy pod uwagę na przykład nurt muzyki kościelnej typu gospel. No to już, nie, no, już gospel to jest... Już lepiej, no. To też gospel jest nurt muzyczny z kanonu muzyka kościelna. Tak, tak. Ale wiesz, u nas jakoś ten gospel się nie przebija. On jest bardziej popularny w Stanach Zjednoczonych, wśród baptystów. No dobrze, tak, tylko że no właśnie, baptystów, a w kręgach kościelnych. No tak, ale do czego zmierzasz? Bo... Żebyśmy... Właśnie... Przepraszam, tu muszę się wtrącić, tak? Bo są takie dwie piosenki, na przykład o Happy Day albo... Amazing Grace, i to są piosenki absolutnie religijne, chrześcijańskie, które w ogóle weszły do kanonu popkultury jako takie evergreeny, takie największe przeboje. Jak to się nazywało? He is my destiny. Jak, kurczę, uciekła mi nazwa. Oj, to nie. It's my destiny. Nie wiem. Chwilę. W każdym razie, słuchajcie, bo powiem wam, że tak, muzyka ma się podobać Bogu, ale to pamiętaj, że Alicja Kowalczyk, Bogu się podoba to, co się podoba ludziom generalnie, bo my jesteśmy na obraz i podobieństwo Boga, więc skoro nam się podoba, znaczy, że jemu się podoba. No to, a mogę wtrącić się? Bogu tak. Się podoba to, co my uważamy za to, że jemu się podoba. Tak, to prawda, tak. Bo tak naprawdę Bogu się wszystko podoba, bo to jest jego dzieło. No, ale słuchajcie, bo kurczę, my tu widzicie, bo ja w zasadzie tutaj, bo ja planuję jutro filmik nagrać nie o drag queen, bo twój pomysł, kanclerz, jest dobry, ale... Ciekawy. Ten, żeby zrobić tę audycję od drag queen, ale ja bym się musiał przygotować, wiesz? Bo ja, proszę. Moja wiedza jest taka sobie, bardzo, bardzo... Poczekajcie, bo sąsiadka mnie odwiedziła. Sekundka. Tak? To znaczy, wiesz co, Jarosławie, szanowny prezesie, nie jestem Jezusem, jestem Leszkiem. To inne imię. Jarosław Kaczyński. Widzisz, panie prezesie. Przeoczyłem otwarte drzwi i Andrzej, już zaraz do was wrócę. Aha, dobra, słuchajcie, w każdym bądź razie przepraszam was, bo ja tak po prostu wszedłem, żeby nie było, że nie zrobiłem dzisiaj live'a, ale chciałem tak szybko, krótko, a tu się okazuje, że się wywiązała Jarosław. I panie prezesie, pan się odwraca plecami do ojca dyrektora? No chyba ojciec dyrektor chyba pana wyklnie. Wynoka z TikToka, kurczę, to w zasadzie to ja praktycznie mało co jestem na TikToku, Refus.
Ale miło Cię widzieć. Pozdrawiam, życzę dużo szczęścia. Karolina, hej, peace and love, witaj. A nie, do Jarosława. 500 plus na kota, 500 plus na kota. Tutaj jest taki o, jaki fajny kotek. Jaki masz, jakiego masz? Ale ty, to jest jakiś taki z tych ty jemu się oczy świecą na czerwono. Proszę, witam. Proszę bardzo. Andrzejku. O, ładny. Uciekinier. Syneczek uciekł. On jest przypadkiem, to jest ten kot angielski? Szkocki z Wisłouchy. No, ma na imię Andrzej, ale to jest mój syneczek. No ja wiem, ale to jest rasa brytyjski, tak? Szkocki. Szkocki to jest szkocki z Wisłouchy, od Brytyjczyka różni się uszkami. Aha. Poczekajcie, no. Pokażę. Andrzejku, znaczy, wiesz, no to, z tego co wiem, to właśnie taki kot był bohaterem powieści tej Alicji w Krainie Czarów właśnie. Tylko, że w Alicji to był właściwie Brytyjczyk, a Andrzej jest Szkotem. No, ale to prawie. Uszkami się trochę różni. Dobra, no. Słuchajcie, fajnie było porozmawiać. Tak, słuchaj. Ja ci dałem, wiesz co, ja ci dałem obserwację. Jeżeli będziesz chciał o tej drag queen, to podeślij mi jakieś materiały. Jasne, ja mogę zaangażować też drag queen do tego tematu. Nie wiem, co się dzieje, nie mogę włączyć kamery, bo też się chciałem pochwalić. A co, masz kota? Też mam kota, ale on ma śpić. By gość mógł zacząć, poczekaj, coś mi się... Bądź live tylko audio, dostęp live. Nie mogę włączyć kamery, nie wiem dlaczego. A musisz pasować w swoje zdjęcie, swój kwadracik i wtedy się pojawi właśnie możliwość uruchomienia kamery. No mam kamerkę przekreśloną, wiesz. Ty... No to weź pację w tą taką przekreślenie pacni. No paca, nie, wiesz co, pan prezes już teraz wiele nie może zrobić. A już się zestarzał, już nie wiesz, ma tych zębów. Nie wiem dlaczego. Oj, wróć. W każdym razie, ja podeślę temat, bo fajnie będzie z tobą podyskutować, zwłaszcza z tobą na ten temat. No i w każdym razie życzę wam miłego wieczoru. Fajnie było porozmawiać z sobą, Leszku. Tylko wiesz co, miałbym prośbę, jakieś dane statystyczne o tych drag queen, wiesz? Dobrze. Jakbyś to ja podesłał, super. Które tam są mi znane, żeby pomogły. W każdym razie... Ja wyjdę i wejdę jeszcze raz. A proszę na temat, bo fajnie będzie poruszyć ten temat właśnie. Dobrze, kanclerzu, to w takim razie czekam, ale to pewnie po świętach, wiesz? Dobrze, tak, to na pewno, nie? No bo teraz wiesz, każdy ma swoje obowiązki i w ogóle. Oczywiście. Ja ci wyślę swój numer prywatny na ten. Ja ci zaobserwowałem, to wyślij mi wiadomość i możesz tak, mi... Tak. Gdzie tak, mieszkasz? W Polsce czy w Azji? Jesteśmy. O, piękny. Jesteśmy z moją małką. O, pięknie. A bo ty, Leszku, w Polsce mieszkasz czy za granicą, bo nie pamiętam. Trzymaj się. Dzwonimy się. A Leszku, ty w Polsce czy za granicą mieszkasz? Ja w Polsce jestem. W Polsce. W Łodzi, dobrze pamiętam? Nie. Nie, ja w Rzeszowie. W Rzeszowie, tak. Ja w Warszawie, to mamy do siebie blisko. To zaproszę cię na serniczek. Będziesz lepszy niż Halina, komentatorka, bo ją zapraszam regularnie i ona nie dojeżdża mi. To teraz jak opiekę to... To wiesz, to będzie powód do spotkania. No to super. Pan będzie jaka dzielnica Warszawy? A na chwilę obecną Stara Ochota. Stara Ochota, bo ja często na Żoliborzu jestem. Na Żoliborzu, Żoliborz, poczekajcie, support potrzebuje. Kabinka, Żoliborz daleko, daleko. Kawałek. To jest druga strona Wisły? Nie, ta sama. Za Arkadią. Dobra. To już wiem. Dobra, to życzę wam miłego wieczoru. Dzięki za rozmowę. Trzymaj się. Też. Was sami się bardziej. Setting bez rodzynek, bo nie każdy lubi. To uciekam. No, ja też tak nie lubię rodzynek. Da się zjeść, ale to nie jest... Słuchaj, Darku, ale w ogóle powiem ci, że fajnie, że przedłeś, bo wiesz co, myśmy odbiegli. Bo pamiętaj, że w tej rozmowie Sajka z Boomerem to tak naprawdę temat... Chodziło o nietolerancję, prawda? To znaczy nie, to był temat poboczny, bo głównym tematem to był hejt w internecie.
No jest hejt, cały czas się spotykamy, prawda? No i właśnie dlatego, właśnie dlatego ja, oj kurczę, Rafał, się popaliłem, dzięki. Uciekam. Uciekam z kamery. Słuchaj, dobra, ja też będę kończył. Marcysia ma na imię, super. Marcyśka ma na imię, moja kotka. Słuchaj, Darku, to fajnie, pozdrawiam cię i... Ojej, uciekło. Jak to zrobić? A co, nie możesz wyjść pewnie, tak? O nie, już wyszedłem. Nie chciałem. Marcyśka jakoś chyba skrępowana. Rafał, dzięki, ona pierwszy raz na live była. A nie pierwszy raz, już była wcześniej. Ale pierwszy raz tak pyszkiem w kamerę. Moja, dobra, słuchajcie, ja tylko chciałem wam powiedzieć, że rzeczywiście problem tego w zasadzie to nie jest problem. Problem hejtu to jest problem też pomocny. Jutro o 12, ja zawsze 10 minut koło 12 gram na bębnie w sprawie pokoju na świecie, w intencji pokoju na świecie. Także co mu to wysyłacie, ludzie? Rufus. I ty, Rufusie. Dzięki, Rafał, naprawdę ty jesteś fajny gość. W ogóle musimy kiedyś pogadać, ale to tak jak mówię, nie dzisiaj, bo ja dzisiaj tylko wszedłem na chwilkę, a się okazało, słuchajcie, jeszcze ten człowiek, dobra, na koniec wpuszczę jeszcze tego człowieka, jak mi wejdzie na ducha, to i tak kończę. A ja wam przeczytam. Słuchajcie, bo jest dużo ludzi, to przeczytam wam. To dzieci, są tutaj parę osób. Tak, wojna wybuchnie, hejcia, witaj M. Słuchajcie, przeczytam wam kanoniczny tekst socjologii złodziejstwa, Związki przyjaźni Edwarda Abramowskiego. Ci, którym nie daje spokoju nędza ludzka i upadek ojczyzny, stoją często wobec pytania, gdzie i czym jest ta potęga wybawicielska, za pomocą której można by życie uczynić lepszym i szlachetniejszym. Szukamy jej na wszystkich polach pracy, a zarazem czujemy instynktownie, że jest jakaś jedna, najważniejsza rzecz, podstawowa, która gdyby została znaleziona i zdobyta, rozstrzygnęłaby wszystkie zagadnienia i dała oręż prawdziwy, niezwyciężony do zwalczania zła. Instynkt ten nie jest złudzeniem naszym. Taka potęga jest do wzięcia i jest pośród nas, a nazywa się przyjaźnią. Słuchajcie, i to jest moje przesłanie dla was. Gdybyśmy się posługiwali medium prawdy i medium miłości i tworzyli związki przyjaźni, pozbylibyśmy się hejtu, bo między przyjaciółmi, prawdziwymi przyjaciółmi, a nie kumplami od flaszki czy od piwa, nie ma nienawiści i nie ma hejtu. To jest moje przesłanie. W zasadzie tyle wam chciałem powiedzieć, a zeszło prawie godzinę. Dzięki wam za to, żeście tu ze mną byli. Jeszcze drugi kanoniczny tekst socjologii złodziejstwa. Niklas Luchman, funkcja religii, strona 15. Kształtowanie się struktury jest zawsze ograniczeniem do wolności kombinacji elementów. Ograniczenia takie mogą być osiągnięte jedynie dzięki utworzeniu się systemu. Utworzenie się systemu, obojętnie na jakim poziomie, wymaga odgraniczenia od środowiska nienależącego do systemu, dlatego też żadnej struktury systemowej nie można zrozumieć bez odniesienia do środowiska. Słuchajcie, dzięki wam, Abdullah. Salam alejkum. Kurczę, nie odezwie się do człowieka. Dobra. Alejkum salam, ja się odezwałem. Mam kolegów Arabów. Ty mówisz. A nie, bo to ty, Darek, tak? Ja odpowiedziałem. Ja odpowiedziałem, alejkum salam. Że Abdullah się odezwał. Nie. Dobra, kurczę, bo właśnie tak mnie to zdziwiło. Czekajcie, bo tu jeszcze coś mam. Słuchajcie, uciekam. Dobrej nocy. Trzymaj się, Leszku. Przypominam, ten znak,
To jest pacyfka, symbol pokoju i przy okazji miłości. Rafus, dobra, ogarnę się trochę. Billy Kidd, Putinowi ten cały chiński przywódca na pewno nie pozwoli na żadne jaja z bronią atomową. Rafał, dzięki, dobrej nocy. Holik, trzymajcie się, dobra dziewczyno, dobrej nocy. Trzymajcie się, Darku i Abdullah. Cześć. I dobranoc. Jutro normalnie o 9, bo dzisiaj było wyjątkowo. Mam nadzieję, że chyba, że coś się znowu takiego fascynującego jak dzisiaj się wydarzy. Dobrej nocy. Dobrej nocy. Cześć.